Tyle godzin grania i tylko jedna gra do końca, musi się udać! 30 tysięcy łapek pod tym filmem i wbijam kolejną 35. rangę! Hej, cześć, witajcie, ja jestem Damian, witam was bardzo serdecznie w kolejnym kozackim odcinku Daily na moim kanale! Na stworzenie tak wyjątkowego odcinka jak ten musiałem poświęcić około 50 godzin, więc naprawdę dużo pracy i serducha włożyłem w to, żeby ten film mógł powstać. Także w tym materiale zobaczycie, jak wbijam swoją pierwszą 35. rangę w Brawl Stars! Więc będę bardzo wdzięczny, jeżeli zostawisz pod tym filmem łapkę w górę, to dla ciebie tylko chwilka mi dasz wielką motywację, żeby robić więcej takich potężnych filmów. A w tym momencie na mojej głowie oświetla się osoba, która zgarnęła nagrodę z ostatniego odcinka. Gratuluję serdecznie i pamiętaj, żeby ustawić w opisie swojego kanału coś do kontaktu. Może być to adres e-mail, ID z Discorda albo nazwa z Instagrama lub co tam chcesz, po prostu, żebym mógł wysłać ci nagrodę. A jako, że jest to naprawdę bardzo specjalny i wyjątkowy odcinek dla mnie, to chciałbym, żeby dla kogoś z was też był. I postanowiłem, że spod tego odcinka aż 3 osoby dostaną ode mnie kartę Zadymiarski Premium Plus totalnie za darmo. Czyli oczywiście w tej wersji, gdzie jest masa gemów, masa blinku, kredytów, nowy tytuł gracza, 3 super skiny, a nawet i darmowy epicki Zadymiarz się znajdzie. A jeśli już macie kartę Zadymiarski, no to się nie przejmujcie, ponieważ jeśli zgarniecie nagrodę, to będziecie mogli sobie po prostu kupić nowiutki karnet, który wychodzi już w kolejnym miesiącu. Także jeżeli chcesz zgarnąć jedną z tych 3 nagród, to szybko zostaw łapkę w górę pod tym filmem, subskrybuj mój kanał, wciskaj ten guziczek subskrybuj tam na dole. Już nam bardzo mało brakuje, żeby zostać najpopularniejszym kanałem w Polsce z Brawl Stars, dlatego jak jeszcze tego nie robisz, to subskrybuj, mi wpisany kod Damian w sklepie Brawl Stars i napisz w komentarzu, ile pucharków masz bitych na Spike'u. Jeżeli masz 0, ponieważ Spike'a, to po prostu napisz, że masz 0. I napiszcie też w komentarzach, na jakim urządzeniu gracie, czy może na Androidzie, czy na Apple'u, żebym wiedział, na co wam doładowanko kupić. A teraz lecimy z odcinkiem. Widzicie, widzowie, że od momentu, jak zacząłem grać w Brawl Stars, minęło prawie 5 lat. Ja zawsze sobie pykałem w tą gierkę tak dla fanu i nawet przez myśl by mi nie przeszło, żeby marzyć o wbijaniu tych najwyższych rang. No bo takie rzeczy udawały się tylko tym najlepszym graczom, którzy posiadają movement nie z tej ziemi i często znają niektóre fragmenty gry lepiej od samych twórców. Żeby wejść na taki poziom, trzeba mieć naprawdę wielkie doświadczenie w postaci przegranych tysięcy godzin w grze. Dlatego właśnie taka 35. ranga trafia tylko do największych wyjadaczy Brawl Stars. Gdzie na przykład takiemu mi do bycia jakimś prosem w Brawl Stars brakuje naprawdę mega dużo, ale jakoś 2 tygodnie temu wpadł mi do głowy pewien pomysł. Ej, gościu, przecież testowałeś tego nowego Zadymiarza jeszcze zanim wyszedł, żeby nagrać sneak peeki dla widzów i wiesz, jak ta postać jest bardzo OP. I to jest twoja szansa, żeby pobić swój własny rekord pucharków na jednej postaci i może powalczyć właśnie o tą 35. rangę. Bierz się do roboty! Nie myślałem długo i chwilę po tym odpaliłem streama. Szybko odpaliłem sklep i postanowiłem kupić nowego, epickiego Zadymiarza we wczesnym dostępie, czyli Larry i Lori. I tutaj się pojawiły już pierwsze problemy, bo nie szło w ogóle tej oferty kupić. Ciągle wyskakiwały jakieś błędy i bugi. No nie mogę tego kupić! No dajcie mi kupić tego brawlera! Ale na szczęście po około 10 minutach płatność przeszła i bliźniacy zawitali na moje konto. Szybko wymaksowałem ich ile mogłem, wybrałem gadżecik, który odzyskuje życie i star power przenoszące obrażenia, po czym kliknąłem gra i rozpocząłem swój najdłuższy push, jak się okazało, w życiu. Te wszystkie początkowe gierki na solo były naprawdę turbo łatwe. Nie, co ja robię? Nie. Rzucamy brachola. Mogę użyć zawsze gadżetu, dobra, skorzystam z tego. Pyk, dobra, rozwaliliśmy go szybko. Czemu ty mnie rozpraszasz tym lodomirem, o co chodzi? Oła, no przestań, co za kit? I znowu będzie gdzieś tu leciał. No mam go gdzieś tu. Niewidzialnego kita pokonałem. Co za skubanie? Bigo, 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 bigo. Elo. Będzie ciężej robiło. Nice, dobra, jeden załatwiony. Nie wlazłem mu w to, ale dobra. Wrzucamy tego, przemieszczam się od razu, żeby HP odzyskać. I pięknie, mamy wygraną kolejną. Dobra, lecimy. Dobra, rzucamy już. Dobra, nice. Dobra, nice, pięknie bocik. Dobra, zamieniamy się miejscami. A nie, on przyciągnie nas. Nie, załatwi nas, chociaż. Nice, mam go! Dobra! No nie, skubaniec, wyczekał dobry moment, ale mamy drugie miejsce, plus 5, to daje 13 pucharków, czyli ile? Równo 500, 20 ranga! I dzięki temu ustanowiłem mój osobisty rekord bicia 500 pucharków na jakimś Zadymiarzu, bo udało mi się właśnie to na Larrym i Lorim w mniej niż 3 godziny. Następnie wbiła do mnie ekipa, z którą byłem umówiony na wbijanie wyższych pucharków i mieliśmy pograć sobie trochę w piłę na trybie 5 na 5. No i tutaj początkowo też szło nam świetnie, pucharki wpadały na plus z każdą grą, a łącząc to wszystko ze zwycięską pasą i dodatkowymi pucharkami, wiedziałem, że ten 1000 jest do zrobienia, bo taki był mój pierwszy cel. Niestety w pewnym momencie coś się popsuło i zaczęliśmy przegrywać. Najgorzej, że to standardowo było w takim momencie, kiedy brakowało już tak malutko. Ponieważ jak byliśmy już w okolicach tego 1000, zaczęło nam dobierać lepsze teamy, z którymi już sobie przestawaliśmy radzić. Po serii porażek postanowiliśmy zmienić tryb na 3 na 3, gdyż uznaliśmy, że tak będzie łatwiej wbić tą 30 rangę na Larrym i Lorim, a potem zasłużenie odpocząć, bo była już mniej więcej gdzieś 5 godzina streama i grania bez przerwy. 3, 2, 1 i let's go! Udało się wreszcie! GG widzowie na czacie, mamy to! Uwaga, uwaga, jest 1000! Jak jest 30 ranga! Mamy to!
No i udało się wbić tą 30 rangę, ja byłem z siebie naprawdę bardzo dumny i też troszeczkę zmęczony, więc poszedłem sobie po tym zasłużeniu odpocząć. No bo wiecie widzowie, sama ta 30 ranga dla takiego bambika jak ja w jeden dzień, no to jest coś nie do pomyślenia. No i już wtedy moje pierwsze małe marzenie Brawl Starsowe się spełniło. Chyba jakoś dzień później odezwał się do mnie jeden z najlepszych polskich graczy Brawl Stars, czyli Zimon, który powiedział, że widział jak gram tą nową postacią, dał mi jakieś wytyczne, żebym sobie ćwiczył właśnie granie tym nowym brawlerem. Uważaj, bo niektórzy mogą mieć krótszy ten kolt, a niektórzy dłuższy, nie tak samo jak Piper. Niektórzy dłuższy, niektórzy krótszy. Albo nie git. Najlepiej mi się w Brawl Stars gra, jak se leżę. Miał grać na przykład turnieje na łóżku, nie? Zawsze. I stwierdził również, że jeżeli poćwiczę, to naprawdę będę miał szansę osiągnąć cel, który był wręcz nieosiągalny i nie do pomyślenia dla mnie, czyli wbić najwyższą 35 rangę na nowej postaci. Dodał oczywiście, że to dlatego, że ta postać jest tak bardzo OP, no bo skillowo odstaje od tych najlepszych graczy, ale no ja o tym wiedziałem. I tak szczerze mówiąc, to początkowo za bardzo nie wierzyłem w tą jego wizję. No przez to, że ja sobie grałem zawsze tak dla fanów, wydaje mi się, że jestem po prostu takim przeciętnym graczem. Powiedział też, że jak będę miał czas na granie, to bardzo chętnie spróbuję mi pomóc, no i po czasie uznałem, dobra, trzeba spróbować. Zimon zaprosił mnie do lobby, w którym oprócz niego był jeszcze jeden zagraniczny gracz Bowser. I w takim trio zaczęliśmy moje zmagania na plus 1000 pucharków. No i nie uwierzycie, znowu na początku grało się świetnie. Ale ty chyba jakiś prof jesteś w tą gierkę, no wiem. Zatwiam. No jest, nie, to dobrze grać, dobrze grasz tam. Czasem coś może wyjdzie. Kurde, kolet. To mój bot padł? A. Nie no, ej nie. Ej, czuję się jak bug jakiś. Jest, czuję się jak jakiś bug, nie? Co się dzieje? Praktycznie wszystko wygrywaliśmy i gdzieś po 30 minutach wynik moich pucharków wynosił 1138. Wtedy byłem tak w szoku i tak podjarany tym wszystkim, że chciałem dalej grać, dalej wbijać te puchy, ale niestety Bowser musiał już spadać, bo u niego już się zrobiło mega późno. Gdzieś wygraliśmy! Tak? Wygraliśmy! Lori tam poobijał na koniec, to jak go rzuciłem. Ale jaja. Hit. Boże, jakie tam... Jako życie, nie? Ale ja też na początku tam środek kryję. W ogóle jego nie ma. Z botem graliśmy do końca. No z botem graliśmy 2 na 3. W międzyczasie w Brawlu też się zmieniły mapy i jak się okazało, to był bardzo mocny punkt zwrotny w bijaniu moich pucharków. Żeby nie grać z randomem, w nocy szukaliśmy jakiegoś teammate'a i okazało się, że Kartofel jest dostępny. Wbił do nas trochę z nami pograć. Kartofla możecie kojarzyć z kilku odcinków na moim kanale. Był on top 1 graczem pod względem pucharków w Polsce. I w takim składzie zarwaliśmy całą noc na graniu w Brawl Stars. Niestety nie szło nam za dobrze. Bo jak wiecie, na takich puchach traci się dużo więcej pucharków za przegraną niż dostaje się za zwycięstwo. Przez co do 8 rano spadłem znowu do lekko ponad 1000 pucharków. Podłamało to trochę moje morale, ale dalej wiedziałem, że w sumie ta 35 ranga jest możliwa, tylko musi wszystko dobrze ze sobą zagrać w czasie. I też mam lekcję na przyszłość, że już na takim dużym zmęczeniu nie można dalej grać, no bo po prostu jest jasne, że to wtedy nie wychodzi. Także poszedłem się dobrze wyspać i następnego dnia próbowałem dużo grać solo właśnie tą nową postacią, żeby ćwiczyć skilla, grałem solo, grałem duo, grałem trójki po prostu z randomami czy też z klanowiczami. I jakby to powiedzieć, po kilku godzinach grania spadłem do 800 pucharków. No tak, no trochę mnie zweryfikowało. I w tym momencie w mojej głowie pojawiły się dwie opcje. Trzeba z tym skończyć, muszę się poddać, trzeba dalej robić daily, a nie mam tyle czasu po prostu, żeby cały czas grać. I druga, w której będę grał tak długo, żeby odrobić wszystkie pucharki, które straciłem, żeby dalej walczyć o 35 rangę w Brawl Stars. I jak możecie się domyślić, wybrałem właśnie tą opcję i tym razem sam zarwałem noc, grając właśnie jakieś gierki solo z randomami albo z klanowiczami. I nie uwierzycie, udało się odrobić te pucharki, nawet wyszedłem trochę na plus, bo na moim koncie było ponad 1050 pucharków. I ja potem czułem się, jakbym mógł jakieś góry przenosić w Brawl Stars, no bo wiecie, wcześniej grałem z najlepszymi graczami, którzy ewidentnie mnie kierowali, przy czym oczywiście uczyli mnie jak lepiej grać, a teraz udało mi się wbić te ponad 1000 pucharków grając właśnie z takimi normalnymi graczami jak ja. Poczułem wtedy, że te wszystkie godziny nie idą na marne i robię jakiś taki realny progres. Co straciłem, to samo odrobiłem, miałem wielką motywację, żeby działać dalej. Także kolejnego dnia, jak pokończyłem wszystkie rzeczy do daily, czyli znowu to były jakieś takie godziny wieczorne, zapytałem Zimona, czy jest chętny dalej spróbować pomóc mi właśnie z tą 35 rangą, on powiedział, że oczywiście. No to złapaliśmy się na granie, ale okazało się, że nie mamy nikogo trzeciego do naszego lobby, bo niestety, no, godzina też była późna. Jest godzina która? Zimon? 4:53. Jest. Nie wiem, nie skaczę. To robisz wydefić, ja muszę iść napadać tam. Dajemy radę tu, no. Błagaj, powiedziałem cię. Zabiłem. Mamy go, spokojnie. Gdzieś jest ból. Dobra, ja mam pracę, pa. Pyk, 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 pyk.
właśnie. I to było już tego dnia, kiedy Larry i Lori wyszli i byli normalnie do odblokowania za kredyty. Przez to wszyscy nimi grali i wszystkie gierki 3x3 wyglądały tak, że grali tam sami Larry i Lori. Tak czy siak postanowiliśmy spróbować grając we dwóch. Zimon grał Coltem, a ja właśnie tą nową postacią. Grając napad praktycznie cały czas trafialiśmy tylko na 3 razy Larry i Lori w przeciwnej drużynie. Ale i również w 90% przypadków do naszego teamu też dołączał Larry i Lori. No jak to zwykle bywa, początkowo szło naprawdę świetnie. Ten Larry i Lori, który losował się do naszego teamu, za każdym razem ogarniał. No i ten plan jakoś działał. Dobra widzowie, ja zaczynam w to wierzyć, nie? 1238, 12 pucharków, 30 godzin grania, ja w tym tygodniu nie robiłem nic innego. Psycha mi już siadła tyle razy, że myślałem, że to nigdy się nie uda, a za chwilę staniemy przed ostatnimi gierkami. Chyba, że znowu się wszystko popsuje i przegramy 10 gierek z rzędu. Jak już miałem 1200 pucharków i było już naprawdę tak blisko do 35 rangi, zaczął nas snajpić pewien Polak, którego chyba jedynym celem było po prostu zrobienie mi przykrości i przeszkodzenie w osiągnięciu upragnionego celu. Wiedział, że nie mamy trzeciego i gramy z randomem, dlatego postanowił snajpić nasze lobby. Parę razy trafił do drużyny przeciwnej, to udało nam się wygrać, ale też wiele razy udało mu się po prostu trafić do naszej drużyny i kiedy widział, że jest z nami w teamie, to stawał sobie w rogu, oddawał mecze dla przeciwników, a kiedy widział, że nawet mamy szansę wygrać 2-3, to podchodził do naszego sejfu i specjalnie dawał się obijać, żeby tamci mogli sobie naładować robota i nas zniszczyć. No wtedy już nie mamy szans, jak oni mają naładowane roboty. Person robi. Co, on się daje zabić? On daje mecz, no. Każda porażka w tym momencie bolała jeszcze bardziej. Nie dość, że straciłem minus 12 pucharków, to jeszcze po prostu się człowiekowi przykro robiło, że jakiś inny Polak, rodak chce mu zaszkodzić. Ja już siedziałem nad tym wyzwaniem tyle czasu, że już się łezka wokół kręciła i rozumiem, jakby, nie wiem, snajpił nas jakimś teamem i wygrywał na nas, normalnie grając przeciwko nam, no wtedy by wygrywał, bo po prostu byłby lepszy. Ale takie specjalne snajpienie kogoś, żeby po prostu mu przeszkodzić, żeby mu się nie udało wbić czasem tej rangi, no to jest to coś strasznie słabego i przykrego moim zdaniem. Niestety potem, jak ten chłop nam specjalnie te gierki przegrywał, morale nam mocno spadły, też już byliśmy mega zmęczeni, już się robiła poranna godzina. Wybiło nas to wszystko z rytmu i zaczęliśmy już po prostu przegrywać normalnie gierki i znowu wróciłem na poziom 1150 pucharków. I tak szczerze, po tym nie byłem już tak wycieńczony tym wszystkim i załamany, że chciałem się poddać. Aktualnie na kanale prowadzę daily, który wymaga ode mnie naprawdę dużo włożonego czasu każdego dnia, a w połączeniu tego z nocnym wbijaniem pucharków po prostu nie starczało mi już na nic czasu. Mój humor się wtedy mocno obniżył i już myślałem, że to jest koniec challenge'u. Ale w tym momencie wydarzyło się coś naprawdę niesamowitego. Powiedziałem wam o tym wszystkim na jednym z moich codziennych filmów, a wy zasypaliście mnie falami komentarzy, wsparciem. Pisaliście, że trzymacie kciuki, że wierzycie we mnie, że nie mogę się poddawać. Zostawiliście masę łapek w górę pod tamtym odcinkiem, żeby mnie zmotywować właśnie do działania. I słuchajcie, chcę wam za to naprawdę bardzo, bardzo podziękować, bo to dało mi okropną motywację, by zacisnąć te pięści mocniej i spróbować znowu wbić tą 35 rangę. Bardzo, bardzo wam za to dziękuję, za każdy ciepły komentarz, za każdą zostawioną łapkę dla motywacji. Jesteście super i nie zmieniajcie się, bo właśnie dla was chcę tworzyć coraz bardziej zwariowane filmy na moim kanale i wkładać w nie jeszcze więcej serducha. Kiedy znowu naładowałem się już pozytywną energią od was, wbiłem na Discorda, do którego zaprosił mnie Zimon i siedział sobie tam z Trashim. Od razu zagraliśmy kilka gierek i trochę puk zostało doliczonych, aż w pewnym momencie Trashy zaproponował, żeby zmienić tryb na 5x5, ponieważ teraz jest super mapa, a z odpowiednim teamem może być to najszybsze i najlepsze rozwiązanie na wbicie 35 rangi właśnie na Larrym i Lorim na moim koncie. Od razu sprawdziliśmy, czy byłby ktoś chętny do gry i dołączył do nas Kakuba, który jak za chwilę zobaczycie, totalnie wymiatał z Mandy. Nie wiem, czy to nie była najlepsza Mandy, jaką w życiu przyszło mi oglądać, a także dołączył do nas Ray. No i zobaczcie sami, co się stało dalej i czy w końcu wbije tą 35 rangę. Na 4 fragi już zrobiłem. Pograjmy to szybko. Let's see me do. No 6-2, 1208, poko. Tylko że jest 4 w nocy. Ja już mam dosyć, nie? To już za 40 godzin. Są dwie gry? Jezu, dobra, nie wiem. Już mi się liczby pomyli. Uwaga, uwaga widzowie. I jak to w tym momencie wygląda? Dostajemy plus 3, plus 5. Dobra, nie. Słuchajcie, no to jest ostatnia szansa, nie? 4 pucharków brakuje, jeżeli teraz się to nie uda. Słuchajcie, w tym momencie 4:00. Kolejna noc zerwana, kolejne godziny. Musi się to teraz udać, no come on. A boję się, słuchajcie, że dostaniemy taki team, bo już 3 razy przegraliśmy na taki team, który teraz wypadł. Jak teraz znowu ich nam da w ostatniej gierce, to będzie tragedia, nie? Naprawdę. Dobra widzowie, mamy ostatnią grę o rangę 35. Dokładnie tak. O, 3 razy. I Tik i Shelly. Widzowie, czy wygramy ten mecz? Nie wiadomo. Nie, panie. Shelly na mnie leci. Shelly na mnie. I stresuje się. Przed chwilą był taki luz. Gadaliście o jakichś kebabach. Po rozmowie może? Chciałem tego? No. Ej, bo bez Artebrado przegram, to nie jest zabawne. No, no, no. Dobra, mam ją. Ręce mi drgają, wszystko mi drga. Czy Damian wbije 35 rangę, widzowie? Każdy metr przed pierwszą. Czemu ma się taki luz? Mnie to przeraża. Ja, metr przed pierwszą. Nie
mamy luz. Kurczę, nie wiadomo, czy wygramy ten mecz. Dobra, to spokojnie, mamy całą noc jeszcze. Też połowę. Super, teraz 1050 do 8, nie? Już tyle razy to słyszałem. Zostały 4 eliminacje. 50 sekund. Od 35 rangi. Czy Damian wbije 35 rangę na Larry Onari? Yes! Jeden. Damian wbije 35 rangę! Niemożliwe, to się stało naprawdę. Nie, jeszcze tego nie widzę. Nie jest clickbait. Ale tutaj Neil wykierował. On naprawdę to zrobił. Ta. Co jest? Dobra, Tori, teraz musisz bić z Zimonem. To jest twój challenge. Tori nie podoba. Oficjalne wyzwanie masz w filmie, Tori. Tylko musisz z Zimonem grać, z nikim innym. Jeszcze się tak skończy, że będzie z tą samą ekipą wbił, Tori. Nie zdradzamy Damiana. Co, Damian, wierzysz w to, że wbiłeś 35 rangę? No, patrzę na to i tak się zastanawiam. Czy to kurde, jest sen, ja czy ja znowu... Ej, bo ja wczoraj tu przy graniu w Brawlsce zasnąłem normalnie na fotelu, nie? Więc teraz też chyba coś nie... Nie no, 4:02. Nie mów takie rzeczy, to 17 wbiłeś. A, tak, nie, to nie w środku nocy, nie. To nie tak, że kolejny dzień z rzędu usiadam tutaj z Zimonem i kończymy potem o 8 rano. Nie wyjdę do tego lobby teraz. Już tak zostaje. Co, wy na mnie czekacie w tym lobby? Tak. Dobra, no to idę. Wychodzę. O, żyję. Jestem. No, a gdzie nasz zawodnik jeden? O, straciliśmy go. No, uciekł. Ja nie wiem, ja po prostu się cieszę do kamery i tyle. Ja nic nie mówię. No, ale musisz pokazać prawdziwą reakcję. No jest prawdziwa reakcja. Mocniej przecież. No musisz skakać z radości. Matko, widzowie. Słuchajcie, mamy to. Udało się wbić w końcu tą 35 rangę. To jest moja pierwsza 35 ranga w Brawl Stars. Prawie 5 rano. Nie wiem, cieszę się naprawdę. W sensie nie skaczę tutaj może jakoś z radości czy coś, ale to jest 40 godzin grania. Tylko tą jedną postacią, żeby to się w końcu udało. Mega dziękuję w ogóle wszystkim chłopakom. Zimonowi, który mnie od początku motywował i cały czas mnie zachęcał, żeby próbować, żeby działać. Z nim to chyba najwięcej gierek przegrałem i wygrałem. Wielkie podziękowania też dla Trashiego, dla Kakuby i w ogóle dla każdego, kto ze mną chociaż jedną gierkę zagrał właśnie na tym Larim i Lorim. Dziękuję nawet temu trollowi, co wcześniej zksuł gierki. Chciałem też bardzo podziękować wam, widzom, za wsparcie, jakie mi zostawiliście pod ostatnim filmikiem. To było bardzo motywujące i myślę, że bez tego nie siedziałbym dzisiaj tutaj kolejny dzień i nie tryhardował znowu całą noc, nie wiedząc, czy się w ogóle uda wbić tą 35 rangę. Słuchajcie, ja nie wiem, co mam powiedzieć jeszcze. Dziękuję bardzo. Nie sądziłem, że Brawl Stars mnie w ogóle do takiego stanu doprowadzić, ale ja czuję, że mam przeszklone oczy i że chce mi się... Nieważne. No ja jeszcze tylko na koniec powiem, że jak możecie, to zostawcie łapkę w górę pod tym filmem, będę naprawdę wdzięczny. Mega dużo serducha w to włożyłem, żeby ten film mógł dzisiaj dla was powstać. I spróbujmy może ustanowić jakiś rekord łapek pod tym filmem. Nie wiem, 40 tysięcy, czy to jest w ogóle do zrobienia? Pewnie nie, ale wy jesteście niemożliwi i robicie różne niemożliwe rzeczy. Ja dzisiaj też zrobiłem niemożliwą rzecz. No taki Bambik bił sobie 35 rangę. Zapraszam również na mojego Instagrama Damian4ty, jak jeszcze mnie tam nie obserwujecie. I co? Widzimy się już jutro w kolejnym odcinku Daily. Siemano!